Cześć! W dzisiejszym filmiku znowu haul zakupowy. Muszę już oficjalnie ogłosić, że marzec to jest po prostu mój miesiąc holi. Tym razem będzie to szybki haul zakupowy z Ciucholandów, z Lumpeksów, na co bardzo czekaliście, także spełniam moją obietnicę, że będzie to na moim kanale, więc od razu pokazuję. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest to kurtka parka. Naprawdę polowałam na taką kurtkę dawno i muszę powiedzieć, że ta kurtka wpadła w moje ręce, bo przeglądałam różne rzeczy i po prostu spadła z wieszaka i tak to się znalazło. Jest to taka kurtka zwykła, dosyć długa, muszę ją pokazać jakoś, nie wiem. Jest ona właśnie z firmy George i ma tutaj taki odpinany przy kołnierzyku takie futerko, aczkolwiek chyba myślę, lepiej będzie się prezentowała z tym futerkiem. Ma również podszewkę, więc nie jest taka cienka i będzie się nadawana. Teraz można sobie tutaj, tak jak ja lubię, w środku zwinąć to, żeby tutaj była taka bardziej ciasna. Tu ma takie ściągacze na końcu, na rękawach. I ma również kieszenie i z tyłu, jak to parka powinna być. Ma tutaj takie związane coś, sznurki. Także jest taka parka. Naprawdę nie mam pojęcia, czy to się dobrze prezentuje. Czy to w ogóle dobrze widać. Spróbuję jakoś się oddalić. No, coś takiego właśnie. O. I taka parka w Lumpeksie, zapłaciłam za nią chyba 25 zł. Także uważam, że cena jest ok, tym bardziej, że w sklepach widzę taki za 300, także. I teraz moje ulubione dwie rzeczy z Ciucholanda, za 2 zł każda. Bluzka za 2 zł, taka trochę krótsza jest, z New Looka, rozmiar 8. Ma fajną fakturę, ponieważ ma takie kropki, taki beżowy kolor i przy tych kropeczkach ma takie kwiatki delikatne. Tu ma taką falbankę i ona jest krótsza. W ogóle teraz taki trend jest, że bardzo dużo jest takich krótszych bluzek i uważam, że fajnie się to prezentuje do takich shortów z wyższym stanem, więc tak mam taki plan nosić. I tak jak mówię, kosztowała 2 zł. Kolejna bluzka za 2 zł, co chyba widzieliście już ją na jakimś zdjęciu. Przekonał mnie do niej napis, aczkolwiek nie wygląda może jakoś tak bardzo fajnie na tym wieszaku, ale jak się fajnie ją połączy, to jest dobrze. Tutaj po prostu podwijam te rękawy, może je trochę poucinam. I z napisem bardzo fajnym, bardzo śmiesznym. Możecie sobie zobaczyć. Także tak. Taka za 2 zł, także mówię, no żal nie brać. Fajnie się prezentuje. Wrzucę tam Wam później zdjęcie, jak to wyglądało. I bluza. Kupiłam bluzę, nie chodzę w bluzach, ale tak jakoś mi naszło, żeby ją kupić. No to więc ją kupiłam. I bluza jest czarna. Tutaj ma właśnie napis z przodu, tutaj z boku ma na rękawach i z tyłu. Zwykła taka czarna, tak mówię, czasem gdzieś wyskoczyć trzeba, nie mam żadnej bluzy, także myślę, że chyba ok. I zapłaciłam za nią 9 zł. I kolejne dwie rzeczy z Ciucholanda, trochę już inne, że tak powiem. Są to poduszki, tak, dokładnie. Właśnie bardzo w moim pokoju zawsze na łóżku kładę sobie takie poduszki ozdobne, właśnie z fajnymi wzorami, które pasują do tapety. I zawsze kupuję właśnie w takim bardziej fiolecie, bo taki fiolet to jest właśnie moja tapeta w takim kolorze, a teraz znalazłam takie czarne i nigdy nie kupiłam właśnie w Ciucholandzie, zawsze chodziłam po Nomi czy gdzieś tam i zawsze były takie świetne, a teraz znalazłam w Lumpie, więc byłam bardzo zadowolona. I to jest taka poduszka, mam je dwie i właśnie te poduszki, jedna kosztowała 4 zł, więc mówię, no jak mam ich nie brać, tak pięknie się prezentują u mnie. Także co? Taki krótki haul zakupowy lumpeksowy. Chcieliście wiedzieć, co u mnie nowego w szafie lumpeksowej, że tak powiem. Powiem Wam jeszcze na sam koniec, że te zakupy z Lumpeksu były takie nieplanowane. Ja tak wchodziłam przypadkowo, jak miałam po drodze. Nie było tak, że chodziłam specjalnie. Wynalazłam taki jeden lumpeks, gdzie w poniedziałki są wszystko za 2 zł, także czasem można coś znaleźć ciekawego i w ogóle polecam Wam zachodzić do tych lumpeksów, bo zawsze można coś trafić. No, ja mam tak, że na przykład wejdę i nic mi się nie spodoba, to nic, nie załamujcie się, trzeba przejść, zobaczyć, jeśli nic nie znajdziecie, spoko, często wchodzę, nic nie znajduję, ale po jakimś czasie już szczęście wraca do mnie i znajduję fajne rzeczy. Także co, to chyba było koniec mojego haulu lumpeksowego. Mam nadzieję, że niedługo będzie haul zwykły z ubraniami, bo muszę sobie zakupić trochę ubrań na wiosnę, bo nie byłam dawno na zakupach i mam nadzieję, że mi się to uda. Także dam Wam znać. Jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście zapraszam Was na mojego bloga, fotobloga, Twittera, Facebooka i Instagrama. Linki znajdziecie na dole. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!